Witam Was serdecznie z mojego gabinetu dźwiękowego, dźwiękoterapii, z kamertonami przygotowanymi. Ja dzisiaj skupię się na odpowiedzi na pytanie Danusi, która poprosiła mnie, abym odniosła się do możliwości terapeutycznych w zakresie kamertonów, jeżeli chodzi o stan po udarze. Mam 60 lat, w marcu przeszłam na emeryturę, myślałam, że zacznie się dla mnie lepszy czas, ponieważ nie lubiłam swojej pracy. Moja radość z życia bez pracy trwała krótko. W maju miałam udar niedokrwienny, w wyniku którego mam problemy z mówieniem, seplenię i ogólnie czuję się słabo, jakby uszło ze mnie powietrze. Do tego doszła jeszcze depresja, bezsenność. Czy mogłabyś mi polecić, jak mogę wrócić do lepszego stanu? Do tej pory byłam zdrową, aktywną, lubiącą muzykę, taniec osobą. Wydawało mi się, że odżywiam się zdrowo i dbam o siebie. Teraz próbuję zmienić coś w diecie, ale przyznaję, że mam mętlik w głowie. Jaką dietę zastosować? Będę bardzo wdzięczna za wskazówki, co zrobić, co zmienić. Z nadzieją czekam na odpowiedź. Także skróciłam oczywiście wypowiedź. Natomiast chodzi nam tutaj o to, żeby odnieść się do tego, co zrobić, żeby w związku z udarem, który pozostawił po sobie ślady pod postacią asymetrii w twarzy i problemów z mówieniem. Ja najpierw się może odniosę do tematu udar mózgu, bo to jest coś, na co chciałam tutaj zwrócić uwagę. W przypadku, kiedy osoby leczą się, ludzie leczą się na nadciśnienie, teraz jest taka tendencja, żeby to ciśnienie obniżać do skurczowego 120, górna, jakby górna granica. Uważam, że to jest niewłaściwe. To są nowe normy podyktowane przez WHO, aby nie przekraczać 120. Uważam, że to ciśnienie dla większości ludzi starszych, którzy mają już w jakimś stopniu rozwiniętą miażdżycę, może się okazać zabójcze i na pewno predestynować w zasadzie do tego, żeby udar wystąpił, szczególnie wtedy, kiedy jest nagła zmiana ciała, kiedy nie ma już takiej elastyczności naczyń, które się nie dopasowują tak szybko do zmniejszonego ciśnienia krwi. Krew opada na dół podczas wstania i co? I dzieje się udar niedokrwienny. Najczęściej pacjenci są obciążeni winą i mówi im się, że nie dopilnowali leków na nadciśnienie. W realnym życiu jest inaczej, ponieważ zbyt duże obniżanie tego ciśnienia jest przyczyną udaru niedokrwiennego. Gdyby było to nadciśnienie, to by był udar przekrwienny, a tak się u starszych ludzi generalnie nie dzieje. Także to jest tyle, co miałam do powiedzenia. Ludzie starsi nie powinni obniżać ciśnienia, jeżeli mają 150, a nawet 160, to ciśnienie nie wolno, tego ciśnienia nie wolno obniżać, jeżeli przy tym ciśnieniu pacjent się czuje dobrze. No, ale to tak zeszłam z tematu trochę, nie wiem akurat, czy Ty, Danusiu, masz problem z nadciśnieniem, czy nie. Ja po prostu wypowiedziałam się w tej kwestii, bo to jest temat, z którym się dosyć często spotykam i jest on błędnie interpretowany. Nie z powodu nadciśnienia ludzie mają udary, tylko z powodu sztucznie wywołanego niedociśnienia. Ale oczywiście nie zawsze jest to jedyna przyczyna. Zatem, jeżeli chcemy sobie tutaj pomóc, ja oczywiście nie znając pacjenta, nie mogąc zbadać go
zgodnie z kanonem medycyny chińskiej, czyli nie zajrzę mu do buzi, nie obejrzę, nie dotknę się do jego pulsu, nie przeprowadzę wywiadu, to wiadomo, że ten, takie moje poradnictwo w zakresie co zrobić będzie bardzo zubożone do jakichś tam wybranych objawów. Tutaj ja się przyczepię do tych konsekwencji udaru, czyli seplemienie. I podam dwa zestawy, dwie pary punktów, które są bardzo pomocne, jeżeli chodzi o przywracanie takiej równowagi pomiędzy w układzie, całym układzie mięśniowym, nerwowym, powięziowym i tak dalej, poprzez uruchomienie obiegu w kanałach yin i yang. Już nie będę wchodzić w szczegóły takie już czysto techniczne, czysto merytoryczne, natomiast technicznie wygląda to w ten sposób, że najlepiej rano i wieczorem powtórzyć taką sesję dla siebie, wziąć sobie dwa kamertony, a z tego co tam przeczytałam, już nabyłaś taki zestaw podstawowy. Zestaw podstawowy kamertonów dla osób, które jeszcze nie wiedzą, nie znają tematu, to są trzy kamertony, dwie ziemie w cyklu rocznym i jedno słońce. 136,1 to jest ziemia roczna i słońce to jest 126,22 herca. Teraz my sobie bierzemy dwa różne kamertony, czyli ziemia i słońce, i równoczasowo przykładamy do dwóch punktów na raz. To jest pierwsza para, gdzie jest P7, czyli płuco 7, odległe od linii zgięcia nadgarstka 1,5 cuna. Cun to jest miara, jednostka, tak, cuny to są jednostki do mierzenia odległości na ciele, wtedy kiedy szukamy punktów. Mianowicie szerokość kciuka to jest cun. 1,5 cuna to będzie to samo co szerokość dwóch palców. A więc możemy przyłożyć tutaj dwa palce, wtedy automatycznie ten, bo to jest od wewnętrznej strony tutaj, automatycznie w tym miejscu znajdziemy sobie ten punkt. P7, czyli LU Lang 7. Tutaj. Zresztą jest tu takie zagłębienie wyczuwalne. To jest na kanale płuca. To jest jeden punkt i równocześnie drugi punkt, który znajduje się, no już tutaj nie wykręcę się tak, żeby pokazać nogę do kamery, ale drugi punkt po przeciwnej stronie ciała. To jest punkt nerka 6, czyli kidney 6. Która znajduje się dosłownie pod kostką wewnętrzną. Nie trudno znaleźć, bo my możemy sobie siedzieć w taki sposób i na jednej ręce tu przystawiamy kamerton i z drugą ręką wędrujemy do drugiej nogi. Oczywiście tu jest lewa ręka, no to będzie noga prawa. Zawsze robimy na krzyż, nigdy po jednej stronie. To jest jedna para, a druga para to była para in. W ten sposób aktywowało się przepływ w kanałach in. I druga para yang, czyli aktywuje się przepływ w meridianach yang. I to jest po pierwsze. Pierwszy punkt to jest tutaj jelito cienkie 3. Jak zegniemy, zrobimy piąstkę, to w tym momencie tutaj tworzy się taki fałd i na szczycie tego fałdu jest punkt jelito cienkie 3, czyli SI3, Small Intestine. A drugi punkt to jest dosłownie po drugiej stronie, po zewnętrznej stronie podudzia, pod kostką zewnętrzną. Przedtem było pod kostką wewnętrzną, a teraz jest pod kostką zewnętrzną i to jest punkt na pęcherzu moczowym PM62, inaczej bladder 62. I również tutaj musimy sobie tak ustawić, jak nam jest wygodnie, ustawić te dwa kamertony, żeby równoczasowo zadziałać na obydwa punkty.
Myślę, że zastosowanie tego, jak jesteś na emeryturze, to już masz więcej czasu, zastosowanie tego 2 razy dziennie, tak po 2-3 wzbudzenia, to będzie na pewno efektywna metoda, która przyniesie skutek, czyli szybciej jakby przywrócisz równowagę energetyczną, rozłożenie przepływu, jakby balans przepływu energii w ciele. Myślę, że dobrze jest jeszcze wziąć pod uwagę, że wszystkie te zaburzenia nasilają się wraz ze stresem. Stres, negatywne myśli, zdenerwowanie. A więc my możemy zawsze sobie jeszcze ten aspekt zaopatrywać, w sensie poprzedzić sesję kamertonową, poprzedzić oddziaływaniem na przykład misy dźwiękowej, a jeżeli nie mamy, no to też kamertony wtedy. To oczywiście wtedy też kamertony. Możemy misę dźwiękową sobie postawić na kolanach, czy na czymkolwiek. Tak jak tutaj widać, misja kryształowa musi być na takim, na czymś takim, żeby ona podczas, gdy wytwarzamy dźwięk, żeby ona po prostu była amortyzowana. I podobnie dzieje się z takimi misami. Te możemy postawić sobie na kolanach. Akurat tutaj mam taką misę sporych rozmiarów. Chyba ma ze 3-4 kg. I samo uderzanie. Już samo uderzanie w taką misę i przy zamkniętych oczach możemy jeszcze pointonować ten dźwięk albo jakikolwiek nam wychodzi, to już obojętne. I po 5 minutach, po 3-5 minutach już wchodzimy w inny stan i każdy odczuje, że jest jakby uziemiony, uspokojony. No bo czym jest uziemienie? To jest wejście w stan jakby balansu, tak? Balansu dźwiękowego. Balansu dźwiękowego w nas. Może tak bym powiedziała. Jeżeli nie mamy mis żadnych, no to oczywiście ten podobny efekt, czy zbliżony efekt będzie, jeżeli weźmiemy 2 kamertony roczne, 2 takie same i uderzymy je i będziemy się wsłuchiwać. I też możemy intonować. Pamiętajmy, że już w trakcie takiej czynności oddziałujemy głęboko na system nerwowy, na wszystkie nasze komórki, na wszystkie funkcje biologiczne. Także to nie jest to tylko antystres. To jest po prostu głębokie działanie lecznicze. Natomiast dołożenie kamertonów w sposób taki celowany, przy profesjonalnej znajomości tych wszystkich przebiegów meridian, tych szlaków i znajomości, jak to wszystko działa, my możemy naprawdę czynić cuda. Także polecam zastosować taką technikę. Tam jeszcze wspomniałaś w swoim mailu o tym, że rodzinie czasem przykładasz kamertony w związku z bólami w okolicy lędźwiowej kręgosłupa. Ja teraz przygotowuję bardzo wspaniały kurs, który będzie za jakiś czas dostępny, jeszcze nie wiem, i właśnie odniosę się do usuwania bólu, również między innymi do bólu lędźwiowego. Ja tutaj tylko chciałam na wstępie nie tylko pochwalić się i jakby zapowiedzieć, że może będzie za jakiś czas uwieńczone to, co robię. Natomiast o co chodzi? Bardzo często krążą jakby po zalecenia, że jeżeli coś Cię boli, czy ucho Cię boli, to przystaw kamerton do ucha. Albo boli Cię kręgosłup lędźwiowy, to przystaw w miejsce bolące kamerton. No, oczywiście my krzywdy nikomu tym nie zrobimy, natomiast też i efektywność przykładania w miejsce bólu będzie na pewno nie taka, jaką byśmy sobie oczekiwali.
jeżeli chodzi o działanie konkretnie na usuwanie bólu, to staramy się zawsze dobierać dystalne punkty, czyli nie lokalne, nie tam, gdzie jest ból, tylko dalej w miejscach oddalonych od tego bólu. Ale oczywiście trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Ja w tym kursie przedstawię te techniki obrazowania, luster, odbić, techniki kilku perspektyw dobierania punktów. Także jest to bardzo ciekawa wiedza. Ja od pewnego czasu jakby dość doświadczam. To też jest aspekt medycyny, to też są aspekty medycyny chińskiej, ale może trochę inne takie spojrzenie na te możliwości. I muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście efekty przeciwbólowe są zaskakująco dobre. Zaskakująco dobre, bo ja zawsze podchodzę do wszystkich jakichś nowych propozycji, czy rzeczy nowych, które się nauczę, czy które do mnie dotrą z publikacji, czy posłucham kogoś na ten temat, to mam zawsze taki stosunek, dobra, zobaczę, ale bez nadmiernych zachwytów, jak ja tego nie sprawdzę. No więc muszę Wam powiedzieć, że to, co właśnie będę opisywała, to, co już robię, bo przygotowuję ten kurs, który chcę, żeby był dostępny na każdą kieszeń, a żeby można było go sobie nabyć. Póki co, jeżeli chcemy działać na miejsce, które boli, to, a jeszcze niewiele wiemy na ten temat, jak to zrobić bardziej w sposób taki celowany, ukierunkowany, to możemy działać kamertonami, dźwiękiem, eterycznie na strefę, która boli. Ale przykładanie do miejsca bolącego to wręcz jest przeciwwskazanie, żeby przykładać, tak? Aczkolwiek, tak jak mówię, no krzywdy my nie zrobimy, przykładając dźwięk do punktów, ale jeżeli coś boli, to może, to nawet może wyzwolić jeszcze większy ból, no bardzo różnie to bywa. Czasami ludzie mówią, że to jest przyjemne, ale naprawdę, jeżeli macie kogoś, kogo naprawdę coś boli, to on raczej nie pozwoli sobie postawić wibrującego narzędzia, jak kamerton czy też misa. A więc w ogóle generalnie z tymi narzędziami jest tak, że jeżeli już my gdzieś je stawiamy na jakichś punktach czy na jakichś obszarach, to trzeba brać pod uwagę informacje ze strony osoby, która jest poddawana takiemu zabiegowi. Jeżeli ona mówi, że mnie boli, ta osoba, nie podoba się jej to, że ojej, bardziej boli, to tego nie wolno robić. Po prostu jest to przeciw, niezgodnie ze sztuką, tak bym powiedziała. Więc my możemy wszystkie te instrumenty, które tutaj, ja tutaj, pośród których siedzę, możemy sobie je łączyć i tak dalej, ale na pewno niektórzy się pytają, czy można intuicyjnie stawiać kamertony. Żeby stawiać kamertony intuicyjnie, to najpierw musisz mieć wiedzę na temat zasad, w których funkcjonuje ten cały układ energetyczny człowieka. Ponieważ tego intuicyjnie nie zrobisz. To nie jest kwestia przykładania rąk bioterapeuty do jakichś stref, które wtedy, które, nie wiem, docieplasz, doenergetyzowujesz, oddziałujesz nie w sposób ukierunkowany, tylko właśnie bardziej w sensie intuicyjnym. Jak do tego jeszcze dokładasz jakąś wiedzę energetyczną, to wtedy staje się to oczywiście bardziej ukierunkowane. Tak więc, żeby intuicyjnie, my możemy intuicyjnie grać na gongach, na misach i takie instrumenty jak gongi czy misy, one już nie wymagają żadnych kursów, żadnego uczenia, dlatego że jakby to są dźwięki, które są eteryczne i my mając jakieś jakby wrażliwość muzyczną, to możemy tym dźwiękiem operować i w ten sposób wytwarzamy harmonię, która balansuje innych słuchaczy i nas samych. Więc tak jak mówię, gongi, misy,
to nie są narzędzia, których się trzeba uczyć, bo tutaj nie ma nic do uczenia się tak naprawdę. Przykładanie wagi do tego, że, bo to jest taki temat, który zawsze się pojawia, równoważenia czakr i tak dalej, no wiadomo, na czymś trzeba oprzeć jakąś ideologię. Natomiast jeżeli chodzi o terapię, to ona ma się, ta ideologia ma się nijak do terapii tak naprawdę. Więc wszystkie te instrumenty są absolutnie wspaniałe. Jeżeli nas ciągnie do tego i lubimy otaczać się takimi dźwiękami, sprawia nam to przyjemność, to automatycznie jest to dla nas leczące i dobre. Posługiwanie się kamertonami, no to już jest poprzez jakiś system wiedzy. Także to już jest tak, jak mamy igły akupunkturowe w garści, no to raczej nikt nie powie, że będziemy je wbijać intuicyjnie. Owszem, możemy to robić wtedy, kiedy już mamy dużą wiedzę, która jeżeli jest połączona z intuicją, to daje wtedy fajne efekty. Myślę, że Danusiu, odpowiedziałam Ci na jakieś chociażby drobne pytanie, sposób jakiś ograniczony, ale zawsze jakaś jest technika, po którą możesz sięgnąć. Tam jeszcze była wzmianka o diecie. Ja wszystkim powtarzam, że dieta najwspanialsza to jest dieta serca, czyli to, co Ci dyktuje serce na dany moment, bo jeżeli Ci ktoś zaleci jedzenie jakichś produktów, które według niego będą dobre, według jakiejś filozofii, koncepcji będą dobre, ale ty na nie nie będziesz mieć ochoty w danym momencie, to one ci zaszkodzą. I to jest tak jak owsiankę, doradza się owsiankę, ciepłą kaszę i ciepłe posiłki rano, wtedy kiedy żołądek funkcjonuje w swoim maksimum energetycznym, bo to są zasady chińskiej medycyny. Owszem, wiele osób powie, tak, dobrze mi robi na żołądek i dobrze na trawienie, robi mi rano ciepłe jedzenie, ale któregoś dnia się obudzisz, będziesz mieć ochotę na kwaśny sok pomarańczowy i z przyjemnością go wypijesz i okaże się, że pomimo Twojej choroby wrzodowej poczułaś się, czy poczułaś się lepiej. Także tutaj nie przywiązywałabym takiej naprawdę bardzo dużej atencji do wszystkich zaleceń, ideologii. Możemy się z nimi zapoznawać, możemy wybierać oczywiście te aspekty, które gdzieś tam nam pasują i współgrają z nami, ale nigdy nie bądźmy ślepymi niewolnikami. Czyli to jest tak jak dieta. Jedni propagują dietę surową, inni dietę mięsną, inni niejedzenie i tak dalej. Inni kartofle tylko proponują. I co? Co z tego wynika? No, możemy się bawić dobrze, jeżeli współgramy z danymi treściami, czyli nasze odczucia i nasze kubki smakowe reagują w taki sam sposób jak ten, który prezentuje ten zachwyt nad określonymi trendami, to w porządku, ale jeżeli już czujemy, że czegoś mamy dosyć, na przykład, tak jak w surowej diecie, często ludzie się wychładzają i mają tego dosyć i mają ochotę po prostu na kawałek mięsa czy zjedzenie ciężkiej grochówki. Więc twierdzenia, że jakieś jedzenie jest złe albo dobre, moim zdaniem może się odnosić tylko do tego, czy jedzenie jest świeże, czy nieświeże, czy jest bardzo zmodyfikowane genetycznie, czy też jest w miarę naturalnie wyhodowane. To tylko tutaj możemy jakieś takie dokładać kryteria, czy coś jest zdrowe, czy niezdrowe. Zdrowe jest to, co Ci służy, i podążajmy za tymi wskazówkami ze środka. Dziękuję bardzo i do następnego razu.